Proszę Państwa, doczekaliśmy się meczu finałowego, ostatniego spotkania w ramach ogólnopolskiego turnieju Koszykówki. Kiedyś był międzynarodowy może, w tym roku niestety nie przyjechała żadna drużyna zagraniczna, ale jest dobra obsada. Finale, w dzisiejszym finale grają drużyny z 5-6 miejsca w Polsce. Te drużyny o 5 miejsce poza strefą medalową były, walczyły na finale w Białymstoku. Wtedy to Nowum wygrywa w Rasulczyńskim. Teraz Rasulczyńskiego nie ma, a Nowum znowu wygrywa 73-60. Kolasiński, próba rzutu za 3 udana. Żubry wyeliminowali Dąbrowę Górniczą, wyżej notowaną, ale jednak tutaj zmienili halę, bo mecze Żubru były na innej hali, tu jest troszkę inaczej, większe możemy powiedzieć lotnisko, ale to nie tłumaczy. Dzisiaj Nowum gra dobry mecz. Pomyślny. Sportowiec Szymon Roszczyński, jego pierwszy faul. Zmiana zespołu na boisku w Żubrach. Pojawił się Łukasz Kotowski z numerem 77, natomiast znowu Jakub Anuszkiewicz numer 4. Dwa punkty wykonuje Kubel Janorowski, a następnie piłkę z pod boiska, który prowadzi i zespół z Białegostoku. Do jakiej dziewczyny to posłałeś? Do ciebie. Boboryko. Kolasiński. Bałem by w finale chłopców z Bytomia nie udało się pokonać Dąbrowy Górniczej. Tutaj medali nie będzie. Ty spadłeś niepotrzebnie za 5 fauli. A dziewczyny już wybrały tego mistera? No a kto wybrał? Wybrałeś się? Tak. Kto jest? Ty. Rzucana Hanem Kolasiński. To? To? Jest. Za chwilę ceremonia zakończenia. Wszystkie drużyny czekają, bo tutaj organizator prosił o pozostanie. Na nowo wojsko opuszcza Adam Frąckiewicz w jego miejsce z numerem 15 Filip Rdecki po raz pierwszy. W ogóle nie trafiamy przecież w ogóle. A rzuty dla Żubru, Paweł Trybus. Jeszcze to można wygrać. Na fujarze. Jeszcze będziemy mieli turnieje dla tego rocznika w Stargardzie, w Katowicach. W Katowicach, w Białymstoku na początku roku. Pewnie do końca sezonu rocznik 2002 będzie jeszcze miał. Do końca sezonu będzie miał, myślę, ze 4-5 turniejów, a w przyszłym roku już kadecie U16 ta liczba turniejów towarzyskich na pewno przekroczy 10. Thank you.
Dostałem telefon od prezesa, pana Ungiewki, że na zakończeniu macie być w narzutkach Mozbytą. Wymaga... Nie mamy. Nie macie narzutek? Nie. Dobry mecz. Ale kurtki macie. Nie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest zaliczony ostatni kosz. 70, 81, 64. W wielkim finale wygrywa nową. Puchar prezydenta zostaje w Bydgoszczy. Tak, zostaje, zostało. Koniec spotkania, drużyna nową wygrywa 79-64. I znowu po uśmiechniętych buziach widać, kto wygrał, prawda? Rodzice się cieszą. Prezes też. Pierwszego mistrza Bydgoszczy mamy. Nikt jeszcze, żaden nową jeszcze nie wygrał. Naprawdę? Skąd to wiesz? Bo trener mówił. A na razie tyle, do usłyszenia.